O zziębniętym elemelku, pustym brzuszku i rondelku. Miał wróbelek elemelek miskę, łyżkę i rondelek. W misce mył się, choć był ptaszkiem, w rondlu sobie ważył kaszkę, a łyżeczką mieszał żwawo ptasią zupę w lewo, w prawo. Ale przyszły niepogody, zimne wiatry, przykre chłody, noce długie, a dzień krótki. Znikły muchy i jagódki, o jedzenie coraz trudniej, chyba lecieć na południe. Lecz we wróblim jest zwyczaju, by na zimę zostać w kraju. Rzucać gniazdko nie wypada, chłodno, głodno, trudna rada. Spojrzał smutno elemelek na łyżeczkę i rondelek, i na piecyk z długą rurą patrzał długo i ponuro. Potem siadł, załamał skrzydła. Już ta sprawa mi obrzydła, godzinami szukać trzeba, by okruszek znaleźć chleba lub ze schniętych pięć jagódek. Dziś zdobyłem z wielkim trudem muchy dwie, lecz mówiąc szczerze, bardzo były już nieświeże. Nawet mnie rozbolał brzuszek po zjedzeniu tych dwóch muszek. W prawym oku elemelka zakręciła się kropelka i upadła, patrz, w rondelek. Wytarł dziobek elemelek nową chustką w piękne kratki, co ją dostał od sąsiadki. Wiewióreczka przebiegała, zapukała i zajrzała. A, moje uszanowanie, czy skończyłeś już śniadanie? Wstąpię tylko i zobaczę. Elemelku, co to? Płaczesz? Ach, wiewiórciu, rudakitko, wiem, że płakać bardzo brzydko, ale cóż tu mówić wiele. Spojrzyj, pusty mój rondelek. Ty przynajmniej w swoim mieszku masz na zimę dość orzeszków. Lecz gdzie moje tłuste muchy, gdzie ziarenka, gdzie okruchy? Elemelku, w górę dziobek. Pomyślimy nad sposobem, by wróbelki przez dzień cały głodem już nie przymierały. Popatrz, we wsi szkoła stoi. Przecież dzieci się nie boisz. Poleć tam i puknij w szyby jeden, drugi raz, jak gdyby dla przesłania dzieciom znaku puku, puku, piku, paku. Więc wróbelek elemelek nie namyślał się już wiele, umył dziobek doskonale, szyję sobie związał szalem, piórka zczesał zaś na jeża i do szkoły prosto zmierza. Słyszą dzieci z pierwszej klasy jakieś stuki i hałasy, to pod oknem ktoś się szasta, kto? Wróbel, no i basta. Ktoś ty, ptaszku? Elemelek! Czego chciałeś? Ej, niewiele! Mam okropnie pusto w brzuszku. Może macie z pięć okruszków? Może jakąś skórkę chleba? Mnie tam wiele nie potrzeba. Mam apetyt dobry, ale nie grymaszę wcale, wcale. Elemelku, chodźże do nas. Sprawa jest już załatwiona. Chleb dziś mamy na śniadanie, więc okruszki wnet dostaniesz. A któż się tam jeszcze kręci? To mój kuzyn wierci pięcik. Nie dojada od niedzieli, więc się muszę z nim podzielić. A ten, co tak skacze w górę? To mój wujek stroszy piórek, bardzo miły, daje słowo. Zjadłby pewnie ta jawa. A tam dalej? To mój stryjek skrzydełkami z głodu bije, bo z jedzeniem u nich krucho żywił się ze schniętą muchą. Hej, nie śmiechy, hej, nie żarty. Wróbel drugi, trzeci, czwarty. Głodnych wróbli cała chmara dostać się do okna stara. Przyszedł z bratem swym gołąbek uczesany w piękny ząbek i, o ile się nie mylę, przyplątały się też gile. Dla zgłodniałej tej gromady zbrakło chleba. Nie ma rady. W samej tylko pierwszej klasie więcej zebrać już nie da się, lecz od jutra szkoła cała będzie ptaszkom jeść dawała. Tam na płocie koło lasku przybijemy deskę płasko, damy też w miseczce wody naszym gościom dla wygody. Ot, dla ptaków najzwyczajniej założymy jadłodajnie.
Elemelek wraz z rodziną pewnie z głodu już nie zginął. Utył nawet w tym tygodniu, bo obiada się dzień po dniu. Także kuzyn wierci pięcik z raźną miną dziobem kręci, zaś wujaszek stroszy piórek. Przyprowadził 7 córek, które wdzięcznie chyląc główki korzystają ze stołówki. Skoczył promyk spoza chmurki, powyzłacał im pazurki, rozpadł się na krążki złote i przycupnął gdzieś za płotem. Gwar i świergot wokół rośnie, może idzie już ku wiośnie.